Szanowni Państwo, zgłaszam się do mieszkańców Gostynina i najbliższych okolic. Do osób, które w dniu 28 grudnia na parkingu przy Lidlu w Gostyninie kupowały mięso. Mięso było sprzedawane z samochodu marki Polones koloru granatowego. W mięsie w badaniu urzędowym stwierdzono obecność włośni. Włośnica jest bardzo groźną chorobą odzwierzęcą i stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Proszę wszystkie osoby, które takie mięso zakupiły i spożywały, do pilnego zgłoszenia się do najbliższego lekarza medycyny bądź bezpośrednio do szpitala w Gostyninie Kruku. A osoby, które mięso posiadają bądź wprowadziły do obrotu, o pilne zgłaszanie się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku przy ulicy Pięknej 6, telefon 024 262 77 92. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu sprzedawcy mięsa, bardzo proszę o pilny kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Płocku. Jeszcze raz podaję numer 024 262 77 92 bądź z Komendą Policji w Gostyninie. Sprawa jest bardzo pilna i jest na dzisiaj bardzo realne zagrożenie zachorowań ludzi, którzy to mięso spożywali.